Pani marszałek, Wysoki Senacie, przysłuchuję się tej debacie od wczoraj i mam takie dwa spostrzeżenia, że z jednej strony nad tą debatą unosi się taki duch, który znamy w Polsce od 1989 roku. To jest de facto duch grubej kreski, sprzeciwu wobec lustracji, dekomunizacji, wielkiego sprzeciwu wobec samego powstania takiej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej. Znam bardzo dobrze te czasy, bo tak się akurat składa, że zarówno w legislacyjny proces lustracji, jak i powstawania Instytutu Pamięci Narodowej był zaangażowany bardzo mocno mój ojciec, senator Bogdan Pęk, był wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Instytutu Pamięci Narodowej. I pamiętam bardzo dobrze, dorastałem wtedy i pamiętam bardzo dobrze, jak niesłychany opór od samego początku budziło powstanie tej instytucji. Więc można powiedzieć nihil novi, nic nowego. To dziwi, że ten opór jest w środowisku Platformy Obywatelskiej nadal taki silny, a powiedziałbym nawet coraz silniejszy. Ale z drugiej strony nie dziwi, bo wystarczy popatrzeć chociażby na elitę waszych posłów do Parlamentu Europejskiego, gdzie czołówka to byli prominentni działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miller, Cimoszewicz i tak dalej, i tak dalej. Gratuluję panie senatorze Klich. Boli pana, panie senatorze. Przepraszam bardzo. Boli pana, prawda? Panie senatorze, proszę na momencik, przepraszam. Panie senatorze, bardzo proszę, nie przerywać. Proszę, panie senatorze, proszę o spokój. Panie senatorze, proszę o spokój. Proszę bardzo. A zatem to jest właśnie ten sam duch, mimo tej całej martyrologii fałszywej, o której mówi pan senator Klich. Sprzeciwiacie się IPN-owi, boli was, jest dla was solą w oku. I ten drugi duch, który się unosi nad tą dyskusją, ten już bardziej bieżący. No jesteście od samego początku tej kadencji izbą walczącą z rządem, z demokratycznym Sejmem i zrobicie wszystko, żeby do tego wyboru w Senacie nie doszło. Bo takie jest wasze polityczne zadanie, ażeby torpedować wszystko, co wychodzi z Sejmu i próbować obalać wszystkie personalne wybory, jakie z Sejmu do Senatu przychodzą. Wasze stanowisko jest jasno określone, już zostało publicznie ogłoszone, że Platforma Obywatelska będzie głosowała przeciwko tej kandydaturze. Ale jest to po raz kolejny jakiś test dla większości senackiej, a de facto opozycji wobec rządu, na to, czy jesteście tylko jako całość opozycją totalną, czy jednak pośród was jest przynajmniej tych kilku senatorów, którzy mogą się w konkretnych sprawach wykazać jakąś odwagą cywilną, jakąś samodzielnością polityczną i mogą zagłosować zgodnie ze własnym sumieniem i z własnym przekonaniem. I oczywiście ja na to liczę, bo wiadomo, że głosy Prawa i Sprawiedliwości do dokonania tego wyboru nie wystarczą. Więc o to tak naprawdę idzie gra. Dlatego wczoraj niezgodnie, po raz kolejny to podkreślę tu z tej mównicy, bo jest to według mnie skandal, niezgodnie z ustaleniami, jakby nie było organu Senatu, jakim jest Konwent Seniorów, gdzie ustalone było, że ta debata będzie się toczyć jutro do końca, do skutku, przerwaliście te obrady, ażeby odbyć klub parlamentarny, ażeby zyskać na czasie i przez kolejne kilkanaście godzin zrobić wszystko, żeby złamać tych, którzy cały czas jednak chcą podjąć wybór konstruktywny. To jest bardzo ważny wybór, to jest bardzo ważny organ i niedopuszczalna jest taka sytuacja, że mamy tutaj po raz kolejny klincz i że Senat tak naprawdę paraliżuje kolejną instytucję państwową. Jest dla wszystkich oczywiste, że gdybyście, nie daj Boże, odzyskali władzę, pierwsze co zrobicie, to z wielkim zapałem przystąpicie do likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. I to Polacy powinni tutaj z tej mównicy usłyszeć. Macie tutaj po prostu zadanie destrukcyjne i niszczycielskie. Od samego początku działalność IPN-u jest wyłomem wobec tej reglamentowanej wizji demokracji w Polsce, historii najnowszej.
gdzie zadekretowano, kto jest bohaterem, kto był ikoną, zadekretowano, o kim nie wolno mówić. Tak was boli ten temat żołnierzy wyklętych. Temat tak przez komunistyczną historiografię zakłamano. Tylu wartościowych ludzi, tyle skomplikowanych procesów, tyle skomplikowanych życiorysów, zjawisk historycznych. Nie można było w ogóle o tym mówić. Byli wypchnięci w ogóle poza nawias normalnej pracy historycznej. I wiele, wiele jeszcze takich innych aspektów działalności IPN-u, które były niesłychanie twórcze, które były bardzo ważne dla prawdy historycznej o naszej najnowszej historii. Bo nie było stać na tą prawdę tego całego systemu, który się wyłonił po 1989 roku w Polsce. Kandydat, który zaprezentował się wczoraj przed Senatem, budzi nasze wielkie nadzieje. Świetnie przygotowany historyk, już bardzo doświadczony w różnych instytucjach, na różnych polach. Młody, nieuwikłany właśnie w całą tą historyczną, skomplikowaną zależność, jaką cechują się życiorysy ludzi, którzy wyrośli i wykształcili się w tamtym systemie. Bardzo liczę na to, że ten wybór się dokona. Będziemy pana jako Klub Prawa i Sprawiedliwości w całości popierać. I jeszcze raz apeluję do tych senatorów spośród większości senackiej, których stać na odwagę, ażeby się nie złamali, ażeby zagłosowali tak, ażeby ten kryzys wokół IPN-u wreszcie zażegnać. Dziękuję bardzo.